No dobrze. ZX ostatnio był przerobiony. Czas na tego drugiego ZX-a. Przysięgam, że nie będę tym razem jakoś bardzo negatywnie nastawiony i będę próbował znajdować jak najwięcej pozytywów w grze w Krogan. Teraz inne rzeczy, które mam sobie przynajmniej na razie. Cześć Sebastian, witam. Casual Scenario Mode, oj tak, tak, ale korci. Ale korci zabić Casual Scenario Mode. Spoiler, nie. Jakie mam w ogóle wersje? Jest angielska, francuska, włoska, niemiecka, hiszpańska, japońska. Zastanawiałem się, bo ZX pierwszy miał możliwość wyboru którejś z wcześniejszych gier Mega Man Zero. I nie byłem pewien, czy Advent też będzie miał coś kiedy. Cześć, witam. Save Assist, oj tak, tak. Save Assist do tego się idealnie nadaje. Nie, no nie robię sobie tego. Szanujmy siebie chociaż odrobinę. Nie po tym jak przedem ostatnie 4 gry bez Save Assista. Ej, może tym razem jak już się wziąłem, to wreszcie przejdę ZX Advent. Bo wciąż mogę powiedzieć, że legitnie nie przeszedłem Adventa. Save Assist wpływa na achievementy. Well. Tak. Powiedziałbym ci, ale jest jeden drobny problem. Przypomnij sobie, na czym gram. Daj te asze. Nie, no serio. Nawet nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiem. Grey ma lepszy wątek. Nie wiem, widziałem firepower wyższy, więc biorę Asha. You still don't see that Raider airship yet? We're getting jumpy. Calm down. I'll go check on the mission now. The client is the illustrious coalition government Legion. Co im przypomina, jak wspaniały jest dubbing w ZX Adventie? Do you know what biometal is? Yeah, I heard that it's some kind of cursed stone that eats human spirits. Nigdy nie przestanie mnie bawić, jak te zdania są tak idealnie ucinane w połowie przy tym, przy voice actingu. Cześć Marcin. They say that biometal was found in some ruins. Found by those illegal hunters who don't belong to the guild. Nielegalni łowcy? To pewnie, mam wiedzieć, nie? Our mission is to take back the biometal and bring it to Legion headquarters. So now that your appetites have been wet for booty, let's get this show on the road. This time, I'm gonna beat Ash to the treasure. By the way, where is she? Czemu? Nie rozumiem, czemu nie można było tego zrobić tak, że te zdania są po prostu kończone tam, gdzie one się rzeczywiście kończą, bo widzę, że w paru miejscach spokojnie się dało. Everyone, calm down. That voice. Ash, is that you? Where... Cześć, to ja, Ash. Kind of hot in there, so I went outside to cool off. We've almost got up to the Raider airship with the booty on it. I'm going to go ahead and meet our booty face to face. Idziemy po nasze booty. Wolę motyw etapu aż. To wszystko zmienia. W sensie... Ja nie myślę. Proszę się nie przejmować tym, co dzisiaj mówię. This is Ash. I've successfully docked for the airship. Time to find out where the booty is.
Oh, man! Doesn't she know by now that the booty is always in the lead airship? We always go in from the back and end up messing it all up. You guys be careful! Okay. Jak ten wrażenie strzelec po B-side'ach? Poza tym, że trochę niszczą mi palce. I poza tym, że 8B było bardzo takie ech. Nie jest też tak źle. Jest sporo mechanik, których z początku nie ogarniałem jak tako. Ale wydaje mi się, że trochę udało mi się część nich ogarnąć, zwłaszcza jeżeli chodzi o te wyskakiwanie drzewków. Wczoraj bardzo intensywnie kurwiłem na mechanikę z 7B, czyli te wall jumpy z dasze, bo one są dla mnie odrobinę zbyt precyzyjne. Idziesz po side, żeby firewall. Zacząłem na BC side, jestem po 1C i 2C. Raczej nie widzi mi się robienie farewella przed tym. Przed zrobieniem T-side'ów. Zwłaszcza z tego co trzymałem. Nie wiem, wszędzie ludzie mówili, że ten, że lepiej jest zrobić najpierw T-side'a, potem farewella, więc tak raczej będę robił. Aczkolwiek nie będę kłamał, nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem tego, że Seaside to bardzo długie segmenty. W sensie wolałbym, żeby one były dużo bardziej porozbijane, a nie żeby popatrzeć na jakieś trzy pokoje i one są obrzydliwie wręcz długie. Domyślam się, że z Farewellem jest bardzo podobnie i dlatego nie powinienem narzekać. Ale mówię, nie jest to coś, co lubię, po prostu to bardziej o to chodzi. No dobrze, jak się z tobą żyje. On jest strasznie pasywny i mnie to nie wkoi. Okej, chyba już widzę dlaczego. Well then. Nie trwało długo. Nie wiem, czego innego się spodziewałem w sumie. Yep, tak myślałem. Dobra, jedno oczko odwalone. Chyba tutaj będzie jak skoczę. Ogień, przeskoczymy. No da, to lepiej. Dziwne uczucie grać te nowsze Megameny, w sensie zaraz ZX-y i po prostu maszować Buster. I've landed. Okay. I guess the booty is inside. A któż to? A któż to? A nie masz ładowanego. Z tego co próbowałem, to nie widziałem, żeby dało się ładować nasz pistolecik. Hey, what did you just call me? You've got some nerve talking to me like that. You don't look like a hunter. Are you after the biometal? Yes. Don't group me together with those money hungry hunters. You're not worthy of the biometal. Why don't you just go away? Nie, no, daj się nam walkę z Prometeuszem bez tego. Sorry, bez biometalu. To może pójść nie tak. Finally made it. Let us join the party. Who the heck is this guy? A hunter? A maverick? Everybody be careful. He's not just anybody. How irritating. Okay, prepare to draw your last breaths.
Prometheus, and I control the power of this biometal. The power of Mega Man! Nie. I gra się kończy. What is this place? Powiedział tytuł gry, the title drop, they did it. Hey, you're awake. Hey, you're finally awake. These hunters, they helped you. They found you unconscious outside. Luckily, you were near Hunter's camp. Oh, what happened to our booty? The biometal. Właśnie, co z naszym booty? To najważniejsze pytanie. The whole container and bring it here. Oh. I told them everything that happened with the airship and all that. They're planning to take it by train to Legion headquarters. Kwestionuję, że pan Mateusz po prostu dał nam wziąć ten biometal? What? Are they planning to collect on our bounty? Is that what you're worried about? Yes. You should consider yourself lucky just to be alive. Pamiętajcie, najważniejsze jest buty, nic innego. That Prometheus guy might come looking for you. Sorry, but I don't care if the client is Legion. It ain't worth it. Oh, you're pathetic. I'll follow the train by myself if I have to. Wszystko, co musiałeś zrobić, to podążać za tym cholernym pociągiem, aż... There's no way I'm going to give up that bounty. Oh, brother, there's just no changing you. If you want to go that bad, I won't try to stop you. Before you go, why don't you save your data just in case? There's a trans server next door. Follow me. Księga, ten voice acting brzmi tak? Przesadzenie? Tak lepszego określenia? Ja często nazywam to takim bardzo teatralnym sposobem mówienia. Że to, nie, ma wrażenie, że to nie brzmi jak coś, co byśmy normalnie słyszeli podczas rozmowy, tylko że słowa mają taki mocny akcent kładzony. Ten serwer jest w pokoju 04. No, raczej jej to tam przyszedłem. No dobrze. Nie będę kłamał, to dość długi segment, kiedy mamy grywalną samą tą. Samo postać w formie ludzkiej. Wzięli ludzi z ulicy. To brzmi jak przeciętny dubbing gier na PSX-a, mam wrażenie. Oh baby, zero spoilerów. Akurat Advent to jedyna gra, którą przechodziłem wcześniej w Zero Collection, zanim robiłem Steamy. Więc mam jeszcze tamte stare zapisy. Powiem więcej, jeden z tych zapisów jest w ostatniej lokacji. What point? Najlepsze, najsilniejsze. Ten nie działa, bo nie ma mocy. Jeżeli go nakarmisz kryształami, to możesz go odpalić. Doskonale. W dużym skrócie będą takie teleporty, jakich możemy się przynosić. I gdybyśmy grali na casual modzie, to moglibyśmy mieć je za darmo, a tak to trzeba za to płacić. Hello. Jarkę. Cześć Jarkę. Tej ten przed kilku minut ja. Znaczy ja pamiętam, że jak pierwszy raz podchodziłem do Adwenta, to miałem takie, że po cholerę one są, ale teraz jak myślę o tym jako bardziej o takiej grze, która jest w połowie open worldem, to że nie ma to aż tak mało sensu, jak w początku myślałem. Że po prostu w jakimś tam stopniu będzie to ułatwiać potem nawigowanie po lokacjach, do których chcielibyśmy wracać. Bo przy pierwszym przejściu chyba traktowałem te punkty jako bardziej coś z myślą o checkpointach w trakcie misji i dlatego narzekałem, że one działają jak działają.
Ale moje, wydaje mi się, że to bardziej kwestia odpowiedniego podejścia, płatny fast travel. Gdyby tylko ostatnio była jakaś gra, która ma dosłowne DLC do fast travelowania, to nie? I w którą dosłownie się nie dogać, jeżeli nie ma się najlepszego podsera. This guy knows a lot about me. Well, I guess that makes it easy. Now we don't have to beat around the bush. It's nice to have a girl around. We're all set to go. All aboard! Dlatego jestem klub indyków. Ja nie mam tak, że jakoś się bardzo się nastawiam w jedną czy w drugą stronę. Jeżeli ty tu jest dobry, to mi to nie robi różnicy, czy jest indyk. Nie wiem, czy pochodzi od dużego klepa. Why do you want to be a hunter so bad? I was found by hunters as a little girl, and they raised me. Pójdą na stałym sprzęcie. Tym też bywa różnie. Widywałem indyki, które kompletnie nie chodziły na jakimś tanim sprzęcie. And that I was the only survivor of that attack. So, nobody really knows who the real me is. I don't even know. O nie, biedactwo. Maybe I shouldn't have asked that. It's okay. So, I decided to become the greatest hunter in the world. I want my story to go down in the history books. Swój pogreś pole na całym sprzęcie pole, to nie indyk. People will remember the name Ash. So, I can't just let booty like Biometal pass me by. She's just like me. She doesn't know where she Już comes nie. From either. Pole nie jest indykiem już od dość dawna, bym powiedział. I heard something. Was that someone's voice? Hmm? You can hear me? Yes. Słyszysz głosy? Wiesz też, jaką mam definicję na cały sprzęt. Właśnie ja mam wrażenie, że jestem trochę skrzywiony przez to, że mój sprzęt mi się nie wydaje, że jest stary, a jednocześnie zdaję sobie sprawę, że już ładnych parę lat mam. Parę lat ma. Nie mam, Jezu. O, któż to? Prometheus. I had a feeling you'd show up. This is it. The Biometal Model A container. You again. You just don't give up, do you? Who's that girl? Never mind her, Pandora. She's nothing. Let's take back the Biometal. I can't let you do that. If you want it, you'll have to yank it. From my cold hunter hands. Mam wrażenie, że to jest dosłownie proszenie się o to, żeby to się stało. Just lay there and die quietly, scum. No way! Not like this! Właśnie też tak na to zwróciłem uwagę, że to było takie... What's that girl? Hey, girl, if you don't wanna die, mówię... Dubbing w tej grze jest interesujący. Mam zestawę procesy na okna 11. Ja dopóki jakiś czas temu nie wymieniałem plotka. To też miałem ten sam problem. Przy czym powiem wprost. Absolutnie nie śpieszy mi się do wymieniania Windowsa na 11. A teraz wyobraźcie sobie, że gra dosłownie by nas na początek wrzuciła do walki z Pandorą i Prometeuszem. To by było co najmniej interesujące. No dobrze, czas na Mega Man ZX Axel. She said the thing. She said the mega thing. Model A. I can't believe the Biometal chose you. I've got to hand it to you. It looks like you've got what it takes to participate in this little game. Prometheus. Isn't that kid? Model Axel in all but name. So Ash, I mean, you can keep the Model A for now.
Jednocześnie mam wrażenie, że to jak wygląda model, a nie wyglądasz tak bardzo jak Axel? Znaczy trochę tak, ale jednocześnie nie, bardziej mi się chyba kojarzy z tym jak Omega wygląda, aniżeli Axel, szczerze mówiąc. A może to kwestia, że nie widzieliśmy Axla w takiej wersji niskobitowej? O Boże, cześć Merkid, witam. Kopę lat. Who I really am? Game of Destiny? What's all that about? Znajmniej od Mega Nintendowych i parę modelation Mega Nation 9. No ja w tej chwili mam 12... Nie pamiętam, 400 albo 700. Wait a minute, shouldn't we be getting out of here? Więc teoretycznie mógłbym sobie pozwolić na upgrade do 11, ale... Kiedy ostatnia stopa poszła i tak? Nie będę kłamał, to jak zachowuje się model A, to jak wygląda model A, to jakie ma umiejętności model A. To jest dosłownie powiedziane wprost, że to jest model Axel. Jakiekolwiek tu bym mówienie wam, że jest inaczej, to intensywne gaslightowanie. Nic innego. A Boże, to jest przeciwnik, którego trzeba strzelać prosto w jeden słaby punkt, prawda? Chyba tak. Gdyby nie Elden Ring, tutaj bym siedział na siódemce. Szczerze? Nawet nie wiedziałem, że Elden Ring wymaga dziesiątki. Czy to kwestia tego anti-cheat tak ma, czy... Czego? Steam wymaga dziesiątki? Naprawdę? Jesus. Black Kicks of... A. Znaczy ja wiem, że siódemka już ma swoje lata i w ogóle. Ale i tak dziwnie. Czy tutaj był najzabawniejszy miniboss wszechczasów? Czy ja źle pamiętam? Mam nadzieję, że źle pamiętam. Okej, źle pamiętam. Model A, you make big mistake. The one Mega Man, chosen one. A girl? No good you lend power. O nie, jak śmiesz być dziewczyną? You don't know me. I think this guy is some kind of maverick. Wołajcie Sevika. Me not maverick. Me pseudoroid. Me Buckfire. You get away from Prometheus and Pandora. A my to nie jest tak, że od nich uciekliśmy. To on oni po prostu daje mi pójść. Obey rule. Buckfire will pummel you into ground. Buckfire good. No dobrze. Jak się walczyło z Buckfire'em? Na pewno nie tak jak to właśnie w tej chwili prezentuję. Teraz mi się skończy stopień do skakania. Powiem więcej, jestem na dobrej drodze, żeby tej walki nie wygrać. Obaśnie sobie przegrać Backfire'em. To była siepa to. Chciałem powiedzieć, że mi to nie grozi, ale byłem niebezpiecznie blisko. Z tym, że Steam wymaga dziesiątki, to było tak, że jeszcze jak był styczeń, to działało u mnie na siódemce. A. Znaczy ja też od dość dawna siedzę na dziesiątce, więc ciężko mi stwierdzić. Nie, nie czuję aż tak bardzo, żeby dziesiątka się bardzo mocno różniła od siódemki. Aż tak na tyle mocno. Pamiętam, że jak... dziesiątka wchodziła, to ludzie bardzo mocno narzekali na nią. Ale koniec końców, nie czuję, że aż tak bardzo jest to ten...
że aż tak bardzo jest to inny system niż 7. Dużo więcej zmian odczuwałem między 11 a 10. Model A, czyli model Axe, może się zmieniać. Hold on, is the attack button well needed to kick down towards the ground. No dobrze. Niepokoi mnie, że mamy cały 1 HP. Okej, co możemy robić? Mamy slash dash. Mamy canyon jump. Mamy burning arrow, double tomahawk. Czyli generalnie ten wysoki skok to jest to i do góry. Tak, okej. I to zużywa energię. God bless. Jedna fajna rzecz w ZX Advent, którą osobiście lubię, to to, że możemy regenerować sobie energię bez zbierania jej. Jeszcze raz, po czym był to? Po czym był ten kopniak? A, okej, okay. Czyli coś tam deseń. Ui. Czemu się w lewo wyskaczyć? Pa. Nie jestem pewien, czego grafiki ode mnie oczekuje. Czy ja coś tutaj jeszcze mam zniszczyć, czy kidiabeł? Hold on, is that chyba to moje imię, kidam to jest account. Zobaczmy, jak tak ośmienię. Chyba Melania. Ej, słuchaj, naprawdę? Chyba podłogę zniszczyć. Właśnie chyba nie, i to jest ten problem. Bo wiem, że tutaj był jakiś taki fragment, gdzie można było to zniszczyć. A teraz muszę dotknąć, aż mi się energia odnowi. Uii. Bo to, ten fragment zniszczalny był tutaj. I tego też nie mogę zniszczyć. Jesus, czego ode mnie oczekuje? Dosłownie zaczynać na samym początku gry podczas tutoriala. Jak się z tym czujecie? Na tego. I know, right? Bo tego też nie można zniszczyć. Type pressing up on the control pad while holding down the attack button and then releasing it, you can use this move to break objects above you. Nie wiem, to mam zniszczyć. Najwyraźniej. Nie wiem, czemu kazali mi to zniszczyć aż tak bardzo. I w tej zastanawiam się, czy mogło być tak, że Backfire zniszczył praktycznie wszystkie te fragmenty, które są ode mną? Słuchaj, czy dałoby się w ten sposób softlockować grę? Now you're getting the right idea. Well, it's that or you'll leave me here, right? Jebać sufity, co jedyny pod, którego potrzebowałeś. O my. Anyway, let's try to watch each other's backs. You bet. Now let's get those people taken care of. What? Forget about
those hunters and let's get back to camp. Priorytety. I can't believe you'd say something like that. Axel, jak możesz być taki dziecinny? Go down in history if I carved my name in you. Okay, okay, all right already. For crying out loud. Why did you have to be the only one around I could mega merge with? Ach, ty biedactwo. Przynajmniej musimy wracać na piechotę, to patrząc na nasze 1 HP mogłoby się bardzo źle skończyć. Dobra, musimy iść zgłosić misję. Najgorsze jest to, że z tego, z Adventa kompletnie nie pamiętam niczego, jeżeli chodzi o jakieś znajdźki, nieznajdźki. Więc trochę się boję, że będę pomijał wszystko jak leci. Tutaj można było zgłosić bodajże. Right. Yep. Wiecie kryształków. Szukaj sobie te przemy. So, you're the one who submitted the mission report. Przynajmniej jak sobie z Mega Mage'ował się z kobiet tutaj więcej niż Izzy w sumie jedna rzeczka sobie może przypisać. I mean... Pixie Zero teoretycznie też mogli się z Mega Mage'ować z kobietą w Zetixie. I'm connecting your TRAN server to Legion's via a secure channel. Powiem więcej, mogli to zrobić naraz. So, you're the Biometal's chosen one. A Mega Man. Why do you get to ask all the questions? Do people at Legion always just do whatever they want? Tak, bo to najważniejsze w galaktyce. It seems that the rumors were true. Mikhail, that's quite enough. Like she said. We are the ones being rude here. We are called the Sage Trinity, and we... And we... ...are the supreme authority of Legion. I'm Master Thomas. And I'm Master Mikhail. Nice to meet you, Mega Man. And I am Master Albert. Nice to meet you, Ash. Wow, it's kind of scary to know that they knew about me. Właśnie, sami mili i sympatyczni ludzie. At Legion headquarters. Word has it that you are quite a hunter. Trzeba jak nieskończoności JRL. No, z tą nieskończonością to bym nie przesadzał, ale wiem odpowiedzieć. We'd like you to go on another mission. We'd like you to bring the biometal here to Legion headquarters. It would seem that Mavericks are after the biometal as well. To reduce the risk of being spotted, it's important to keep the number of men, women, to a minimum. Can we count on you? Najgorzej, kiedy trzeba dostosowywać dialogi do tego, że postać gracza może być kobietą albo mężczyzną. Was damaged. That card key should allow you access to a new area. There's a crashed raider airship not far from you. Find it and you should be able to get the parts you need to repair the train. No dobrze. Biometal holds technology and information that we do not fully understand. Przynajmniej póki co mam wrażenie, że jest to bardziej liniowa gen w porównaniu do pierwszego cyklu. That's enough, Mikhail. We have a duty to study the biometal, so its secrets are never misused. Oj tak. Albert to ekspert, jeżeli chodzi o misjuzowanie. Now things are starting to get biometal-y. You're going to up the bounty, of course. Ah, we'll consider it. First, head to the airship crash site and be sure to heed the advice of your fellow hunters. Dobra, na razie sobie wyprzemy wszystkim. Bliżej do RCG niż do ZX. To same plusy. Głupie pytanie, bo na razie mamy tylko ten. Na razie mamy chyba. No nie, mamy. Ten atak jeszcze, czymkolwiek by on nie był. Czy będę miał okazję zobaczyć, czym jest ten atak? Raczej nie, bo tutaj nie mam przeciwników, na których mógłbym z niego skorzystać. Z góry mówię, jeżeli ktoś kojarzy lokalizację jakichś life-upów
subtanków, etc., etc., to ja bardzo chętnie przygarnę, chyba są jakieś absolutnie paskudne do zbierania. To wtedy nie musicie mnie o tym informować ani trochę. Dobra, dostaliśmy czerwoną kartę, więc prawdopodobnie będzie ona otwierała czerwone drzwi. To jest otwarte. No dobrze, zacznijmy od lodowych etapów. Damy najlepsze. Tam gdzie czerwona karta, muszą być czerwone drzwi. Kasi Zaro. Okej, czyli tego na razie chyba nie rozbijemy w żaden sensowny sposób. O Boże. Jak to działa? O, sprytne. I nawet silne bym powiedział. A, okej. Okay. Dałem radę. To jest chyba lód z tego gatunku, gdzie można się zdaszować, to trzeba się opędzić odrobinę. Więc na przykład mogę tak zrobić. Ale na pewno lepsze to niż lód, z którego w ogóle nie można się zdaszować. Dobra. Chuje! Oddajcie mi po tym mój dysk, chuje! Bo widzisz, dostałeś żółte papiery, a nie żółtą kartę. To nie to samo. Gdybyś tylko dostał żółtą kartę. W sumie to zapomniałem o pewnym ważnym szczególe. Oh baby. Mój ulubiony model. Nie istnieje lepszy model niż Backfire. Ale ja to muszę ten ziemię robić. A i tego też nie zniszczę, rozumiem. No dobra, czyli nie będziemy próbować. Czy ja dobrze pamiętam, że... Yep. Boże. Nie, zostaw mnie. Tak, będę używał Backfire'a. A odchodzi. One sobie błuchną. Byłem za blisko do mina. No nic. Bacha jest, nie nadzieja, że tak na tego minibossa imo. Tylko będę potrzebował prawdopodobnie jakiejś apteczki. Czy to mi ten... To mi jest tutaj obejrzeń? Ale bardzo chętnie przygadnę tę apteczkę. Czy to coś jeszcze jest? Teoretycznie można wyjść z drugiej strony, ale chyba nie mam powodu, żeby to robić. Wróćmy do modelu A na chwilę. Czy to na górze coś jest? Nie. Myślałem, że może trafię tego motylka. Tu nie przejdziemy na razie, tutaj chyba jeża potrzebujemy, jeżeli dobrze pamiętam. Mogę, czy mi się wydaje, czy ja poszedłem do najlepszego bossa w history gamingu? O mój Boże, nie podoba mi się, że przyszedłem do najlepszego bossa w historii gamingu. Mogę odrobinę hejcić swoją Horsa. Aż tak po mnie widać? Mogłeś zagadać do człowieka jak ludź? Pewnie mogłem. Co zapomniałem o tym? Halo? Co to za ptaszydło? Okej, okay, udało mi się je zniszczyć. Cover!
What? Kiedy ja tutaj powiedziałem Chemikosa? Chrono Falsa? What the fuck? To brzmi jak... jeszcze miał jakieś problemy? A nie ja? No dobrze. Tam na górze też jest, ale jednocześnie chyba potrzebuję drugiego najlepszego Pseudoroida do tego. Ej, słuchaj, tak ja ma same dobre Pseudoroidy. Powiedział nikt nigdy. Dobra, jak to się robiło? Na pewno nie w ten sposób. Pinki, kiedy spinki. Kiedyś może będą, że jestem raju. Powiedziałbym, że pędzę tobie akurat ścięło. Przynajmniej nie wydaje mi się, że coś takiego dziwnego, śmiesznego głupiego powiedział. To chyba na górze więcej nic nie ma. Po czapteczki, daj? Yep. Tylko apteczka. God bless. Oj, święty Boże. Tu nic nie ma. Nie opatałeś tam iść. Nie, pewnie będzie na następnym streamie za po następnym stream, a za po jest za nie w ten weekend, po następny, więc jeżeli masz jakieś plany wtedy, to pewnie nie. Przy czym naiwnie wierzę, że pokonam najlepszego ostatniego bossa na następnym streamie. Jeszcze nie wiem jak, ale że to zrobię. To coś jest więcej? Czyli tu nie warto było robić nic. Ale trzeba save'a pograć. Czemu sobie robisz tu krzywdę? No akurat jeżeli chodzi o gameplay, nie jest złe. Jednocześnie mam ochotę powiedzieć, że fabularnie jest, ale fabularnie mam wrażenie, że o którym SMT można powiedzieć jakoś dużo dobrego. Bo co, reduksie? Znaczy, offline journey, żeby się nie czepiać. Czy ja zdążę? Chyba nie. Więc... tak, chyba to zrobię. Deep Saint Journey, w sumie racja. Też to Deep Saint Journey. Absolutny hejter redukcja na sali. Nie wiem jak tak można. Czekajcie, bo mnie się zaraz krzywda stanie, jak dalej będę używał backfire'a do skakania. Gdzieś pominąłem chyba jakieś drzwi i mi się to nie podoba. No dobrze, teraz szukać, które drzwi pominąłem. Ja to byłem. Znaczy na pewno planuję jakieś fuzje robić na żółtą mordę, biorąc pod uwagę, co ostatnio się stało. Jaka wielka krzywda została mi wyrządzona. Dobra, ten kąt też został zniszczony. Tutaj mnie było chyba. Zrobię bardziej żółtego. Chciałbym. Przynajmniej jest fix. Właśnie myślę, żeby mieć jakieś demony z nulem. Nie mówię, że wszystko, ale żeby przynajmniej ktoś miał nula, żeby potencjalnie... ja umrę zanim dojdę do Chronofalsa, by the way. Żeby przynajmniej mu te tury palić.
Dalej, bo on jeszcze żył. No dobrze. Czas na progress move. I pobicie Chronoforsa na jednym HP. A nie, czekaj, to jeszcze nie Chronofors. A nie, to już Chronofors, nieważne. Jestem pewien, że jestem dobrym graczem i tutaj poradzę. Clueless. Prometheus said he found someone interesting. I came to see who it was. Thetis? She's nothing more than a kid, like you. Hey, you're not that much older than me. What is it with you people? Mega Merge! Mega Merge! Dun dun dun. Ktoś tam model FI, model L. Did tell you that you'd meet other Mega Men? My name is Thetis, the Ice Mega Man. Śmieszny biet, jeśli chodzi o apki. In before wszystko możliwe na mutowanie skill i bonus do statów. I'm Atlas, the Flame Mega Man. Chosen one for Model F. Zaszowanie Trajty Fantazerem, eksploity z datcami. Z tych rozmów można dostać jakoś specjalnie dużo. Znaczy wiem, że Fantazer pozwala w miarę sensownie farmić kasę, jeżeli ktoś nie lubi ganie za relikwiami, ale ech. Is a Mega Man. What is going on with all these weirdos? I don't need ideals. I have my pride. I can't stand people like you, who are always looking down on others. Model L, bo dostanie pierdol i model F podminie. Nice. Aprobuję to. Ojej. I've got no time for some kid who became a Mega Man by accident. You look like you could use a nice cold dip. A? Zajebiście. Na szczęście to nie rozwiązuje moich problemów, jeżeli chodzi o jeden HP. Sub-Zero world, where even time freezes. You've got some nerve calling yourself a Mega Man, plebeian. You're nothing more than a low-life commoner. I, Chronoforce, will take that biometal. Obstawiamy, czy będziemy powtarzać cały etap, bo się wyjebie na Chronoforcie 3 razy? Ja obstawiam, że tak. Zwłaszcza patrząc na to, jak walka się zaczyna. Coś to jest. Nie będę kłamał, walka chyba nie mogła się zacząć gorzej. Nie inaczej, chyba pierwszy raz mi się zdarzyło, że Chronoforce zaczął od przyspieszenia. Nie kojarzę, że mi się to kiedykolwiek wcześniej przytrafiło, tak wam powiem. Możliwe, że źle pamiętam. Albo po prostu nigdy szczęściej w ogóle. Time's up. Cześć się, Maki, dzięki, że padłeś. Ale to wolno. Dałem się nadziać. Dobra, uspokoił się odrobinę. O, oh, baby, mój ulubiony atak. God bless, najprostsze ataki do unikania. Jesus Christ. Jest pewna kategoria ataków, których nie znoszę unikać i ten zdecydowanie pasuje się dość wysoko. Na szczęście Chronofors jest w miarę rozsądny do bicia, jeżeli akurat nie stwierdzi, że sobie przyspieszy czas. O czym tutaj mówiłem?
Ja się wyjebię, jak mu zostanie 1 HP. Nieważne. Mam tendencję do zabijania bossów na 1 HP. Swoją drogą jestem pewien, że jest jakaś dużo bardziej efektywna metoda na bicie go niż spawnowanie zwykłego Bustera Pakta 1. Ale nie jest to metoda, którą chcę sprawdzać. Jestem za bardzo przyzwyczajony do walczenia z Chronoforcem w ten sposób. Ja szybkie te dwa. Oni to tylko marionetki. Shoot! Who do they think they are? Taking advantage of our ignorance. Now I want to go all the way and win this game even more. Jako model też nie powinieneś mieć jakiejś wiedzy na temat tego, co i jak modelua. A nie, czekaj, jesteś Axel i nie ogarniasz niczego. Czego ja się spodziewam? No dobrze. Możemy się zmienić na Forza. Generalnie możemy go używać tylko w wodzie. Ale w wodzie za to jest jeden z lepszych modeli, bo ma bardzo swobodne pływanie. Jedną fajną rzeczą, jeżeli chodzi o Chronoforce, jest to, że on jest niewrażliwy od góry. Chcesz mi powiedzieć, że jako człowiek nie mogę pływać w dół, że tak powiem? To interesujące. No dobrze. 200 kryształków. I pytanie za 100 punktów. Chyba sobie pogoogluję część rzeczy. Głównie odnośnie tego, gdzie są jakieś... gdzie są jakieś rzeczy typu subtanki albo... life upy. Tak, żeby nie przegapić ich jakoś kompletnie. Dobra, widzę, że póki co żadnego zdobyć nie mogłem. Więc przynajmniej na tyle dobrze. Na razie mogę się przenieść chyba tylko do Hunter's Camp 1, bo nigdzie indziej nie obokowałem waypointów. Więc wracajmy.
Ktoś jeszcze powinien mieć za to odblokowane, bo wydaje mi się, że to nie jest tak, że Kanopet jest obowiązkowym pierwszym bossem. Bo chyba jest tak, że tutaj możemy na przykład przejść dalej. Czy to zadziała? Oczywiście, że tak. Tutaj jest zielona karta, której chyba jeszcze nie mamy. No dobrze, tylko nie przejdziemy. A za czerwoną jest kocham, to jest M3. A górą przejdziemy gdzieś? Tu nie przejdziemy. A przejdziemy do Tower of Verger. No wiecie co, wezmę sobie, odblokuję tego. Worldpointa tutaj. Chyba nie jest tak, że potrzebujemy jakoś bardzo kryształów na inne rzeczy. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Czy tych przecinków w ogóle da się niszczyć jakoś? Bo mam wrażenie, że oni są bardzo niepodatni. Okej, da się na pewno tym królestwem. Muszę chyba częściej z tego korzystać. Bo jest całkiem silna energia i tak mi się odnawia. Wiadomo, nie na zasadzie, że używasz tego praktycznie tylko i wyłącznie bez przerwy, ale... Granny Simeon, to jest nie. Okej, czy jesteśmy zablokowani z obozą? Okej, czyli teraz to my jesteśmy Maverickami i musimy się wydostać do doskonale. Ja bym jeszcze mógł trafiać, to już w ogóle byłbym szczęśliwy. To jest Mimik, co go pamiętam. Nie będę go tkał. Wydaje mi się, że tutaj się da robić jakieś dziwne rzeczy z Backfire'em, jeżeli chodzi o nawigację po etapie, ale głowę sobie uciąć nie dam za to. A, dobrze. Na pewno nie chcę tego jakoś bardzo intensywnie sprawdzać, tak samo. Tutaj na 99% mogę skoczyć Backfire'em. Tylko pytanie, czy mi się opłaca, bo tam są tylko kryształki. A biorąc pod uwagę, że to tylko kryształy, to chyba mi się nie opłaca. Bo oni się rozpadają tylko na części, a nie... Nie będę chyba sprawdzał. Okej, da się to zrobić. Zrobiłem dwa, ten skokalnie byłem pewien, czy go zrobi i dla bezpieczeństwa chciałem się cofnąć. A propos, bo to nie jest aż takie oczywiste. Tutaj mam wrażenie, że jakbym spróbował to zajść, to bym po prostu umarł, więc od tego jest kolega. Czekajcie. O, dobrze, lepiej. To było kompletnie nieopłacalne, mam wrażenie, z laterką. Bo nawet jeżeli odgadnąłem, to okazało się, że przed wycięciem Backfire'a wyszedłem na minus. Nie, to nie jest kwestia braku skilla, to jest kwestia wzięcia Backfire'a. Clueless. Tam coś na górze jest. Let me in. Boże święty. Dobra, Backfire, nie umie się spinać po drabinkach. Jak jeszcze raz tam skoczę, to zmienię się w locie chyba na tego. Na model A.
Powiedziałem, zmienię się. Bo tak jest łatwiej mimo. Niż polegać na też jumpach backfire'a. Nie potrafię nigdy jakoś się bardzo dobrze wyczuć tych dash jumpów backfire'a. Mam wrażenie, że nimi bardzo łatwo jest jakoś tak, powiedzmy, nie nadawać wysokości do góry. Oho. O Boże, to jest ten paskudny miniboss, hej. Mam flashbacki. Dlatego, że ten miniboss był absolutnie paskudny. A, right, bo ten miniboss tak działa. Zapomniałem. Mogę użyć specjalnego modelu, a została mod, zgadza się. Nie mogę zaprzeczyć, że jest to wykonalne. Wiem, że wybrałem sobie bardzo niepotrzebny moment na tej wagę. Edo. Dopiero teraz zauważyłem, że to, gdzie wiedzło pójdzie, jest zależne od tego. Od tego, który kolor jego łapka mnie atakuje. A powinno to być niby oczywiste. Bop, 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 bop. Na dłuższą metę ten atak, gdzie on się kręci, jest dla mnie w miarę dobry, teraz jak o tym myślę. W miarę łatwo go atakować wtedy. Spotka się nieco w miarę, bo wiem po sobie, że dla mnie nawet łatwe rzeczy nie potrafią być łatwe czasami. Wow, tutaj się prosto kopałem. Czy to się? Czy ja sobie tylko tak idę? A się pchnamy. A, dobra. A mi to wygląda trochę, jakby coś tutaj miało być. A, zgadnie, że tutaj jest po prostu właściwe przejście. Yep. Jest on. W tej turze po prawej jest life path, ale bardzo trudny do zdobycia teraz. Ale powiedziałeś bardzo trudny, a nie niemożliwy. And allow your soul to be scattered like petals on the breeze. Z czego wynika trudność, się tak zapytam? Stay away from me. Stop! I'm the one you want. What a girl. I'm busy. Just wait there. I'll get to you when I finish ripping this man's soul out. A co jeżeli to replay nie ma duszy? So you're the one who caused the security system to malfunction. No się tuba też szybko rozpada. You know, you're really starting to get on my nerves. Now look what you've done. You've let my sacrifice get away. What am I doing here? Okay, I'll tell you. Let me start by introducing myself. My name is Rose Park. I sacrifice those unfortunate enough to wander into this tower. You too can become a sacrifice for the strength of the new king. Biometal Model W. Przecież model W został zniszczony. Jak to?
Dobra, chyba czas być najtańszą kurwą na dzielni, to czuję. No i to wciąż nie są jakieś bardzo proste ataki do unikania. Mind that. Zajmuję fakt, że ja mogę tak cały dzień. O! A. Nie wiedziałem, że on tak działa. Nie jest to kwestia tego. To kwestia, że zaatakowałem go backfire'em, czy że on po prostu tak może. Ładowała tak, I guess, że pani na to zwróci uwagę. No dobra. Nie używać backfire'a, rozumiem. Szone. Oh my. Disgusting. Trochę sztapa. Tak delikatnie rzecz ujmując. A to był ten zapis. No dobra. Da się go zdobyć poza tasem, czyli mówię, że idę teraz sprawdzić, jak się go zdobywa. To czujesz, że teraz czeka mnie mój największy wróg. Czyli to, że jak raz przeszedłem jakiś etap, to potem będę próbował go speedrunować, przez co się będę wypierdalał na głupich rzeczach. Tam się nie szło na razie, szło się to. I tutaj górą. To był certyfikowany Mony Bracha, zgadzam się. Wstyd mi za co to się stało. Nie bez powodu, tytuł Sima jest taki, jaki jest. O, teraz to przechodzi, o. Nie mogę zaprzeć, ale jednocześnie liczba wyjebek, które ma tyle jest. Jest dość wymowna. No tak, tu na razie nie przejdziemy. Tutaj chyba dyski nic specjalnego nie dawały, right? Więc to nie jest tak, że powinno mi jakoś bardzo zależeć na ich bieraniu. Nie mogę jeszcze zobaczyć, co tutaj jest, jeżeli w ogóle. Ale już ten się szło. Bo tam budka ten dysk jest śmieszny. Ile na samym 8B miałem? Około 500, 600, jakoś tak. Mniej niż na 7B to na pewno. Okej, czy jeszcze raz? Chciałem wejść backfire'em.
Olala. Źle stanąłem. Czemu ja się jeszcze nie nauczyłem, żeby zatwierdzać, a nie po prostu wciskać przycisk do zmiany? A i tutaj karteczka była. To nie było tego warte. Ja na 7 bym miałem więcej, ponad 700 chyba. Okej, tu jest miniboss. Może tym razem pójdzie zgrabniej. Jep, oczywiście. O mój Boże. Decadu. Czy mam ograniczoną ten? Ograniczoną liczbę tego, ile można spaść? Tak się zastanawiam, czy ja nie przesadzam z takim casualowym ase spadną od razu. Wydaje mi się, że tylko raz spadasz. A potem już umiera? Where backfire. Oto i on. Specjalnie dla ciebie, mnichaś. Okej, tu w prawo nic nie ma, to na pewno. Tu się nie przejdzie tak czy siak. To jest symetryczne, szanuje swoich widzów, doskonale. Okej, i teraz jest ta tuba, co się z nią robi? Nie wskakuj do samej tuby, imbi poskacz po jej prawej stronie. A shit. Czekajcie. Łatwo? Pamiętaj, to było zaskakujące wręcz, Patryk, na to, co było mi mówione o tym. A nie zaskoczył. Czy to się... Okej, czyli tutaj nic się nie stanie. Tak się właśnie just lightuje. Swoją drogą, Sonic, też żebyś wiedział, że jak cię nie było, to zdążyłem się wyjebać na dość parku. Ja nawet nie żartuję. Używając Conforce'a wyjebałem się na dość parku. Więcej niż raz. Prawda? Nie mogę zaprzeczyć. Nie zdążyłem tego przeczytać, zanim się wyjebałem. A, czyli da się to w ten sposób zabić. Właśnie nie byłem pewien. Aż może mi laser.
Ma coś lepszego niż Jimmy Laser, bo Jimmy Laser byś nie mógł wystrzelić, jak jeden jest na ekranie. A tutaj możesz mieć ich parę naraz. No dobra, tutorial ze szparka zaraz. No nie, czy to model W? You're one of the gang who attacked our airship, aren't you? No! Stop! Stay away! Stay away from the summoner! In a total panic. Calm down! I'm here to help you! I copied not backfires data. Stay back! Get away! O nie, czy to negatywne emocje, które ładują model W? To pewnie byśmy widzieli to jakoś przez wczoraj. Total and utter defeat. That man, unable to endure the terror, fell victim to Model W. Model W? This humongous thing is a biometal? Jak oni mieli Lucy Siernak? Biometal Model W. A biometal made from an ancient weapon. Who the heck are you? Aby jak to wali Phantom i Hatboya? Chosen one for Model A? What a disappointment. More like Model A? What a disappointment, am I right? I am Aeolus, the Wind Mega Man, Model H. Codename Sharnak, Shadow Mega Man, Model P. Model H? Model P? Are these the other Mega Men Prometheus was talking about? Być może. Czemu mamy w ogóle dwóch Mega Manów P? To nie fair. Operational time limit. Właśnie to trzech. Retrieve model W. Wait, I'm right here. Czemu P jest takie faworyzowane? Model P. Us? Run away. Don't be stupid. I get it. We're letting you live for now. Right now, our first priority is developing model W. We can take care of you anytime. Nawet dwójkę też, żeby nie mieli problemu, nie będę koło. Operational time limit exceeded. Requesting you move expeditiously. Model W, awareness level 2. Estimated time till Maverick generation, 5717 seconds. Hey, you mean that Model W made all of those Mavericks? Your ignorance knows no Model W, aware, level 2. The fact that you even need to ask. Właśnie wyobraziłem sobie taki Model W, który skaluje to, tego gifa aware. You may live for now. But the next time we meet will be your last. Tak. Podoba mi się zawsze, jak oni sobie mogą postulosowo teleportować rzeczy. Are you okay? We verified that the security system has indeed been disarmed. Now you should be able to continue. No dobrze. Skoro już mogę kontynuować. Możesz się zmienić najlepszy model w całej grze. Ech. Rośpark. Sięgam, powinny być jakieś achievementy za przechodzenie rzeczy konkretnymi modelami. No dobrze. Czy mają coś parka? Nie mogę zgadnąć gdzieś tego itanka przypadkiem, znaczy tapanka. Gdzieś gdzie już byłem. Co mi mówi? Wiki twierdzi. Moje ulubione, wiem, że powinien być w stanie iść do Arctic Ice Flow i tam coś zgarnąć. Więc planuję skorzystać z tejże opcji. Powiem tak, widząc jak świetnie mieli do bossowej, to Subtank zdecydowanie mi się przyda.
Możesz sobie na kanale ustawić też modkę. Najgorsze jest to, że teraz jak o tym mówisz, to jest to opcja, którą mogę odważyć. Tędy się szło. I podobno tank jest w drugiej strefie. Teraz więcej zaczyna punkty. To jest właśnie problem, że ja nigdy nie mam pomysłu na to. Zresztą nie jest tak, że ja nie chcę albo nie mogę, tylko... Nigdy nie mogę tutaj nic takiego konkretnego wymyślić. Wiedziałem. A, goddammit. Zostań się zapytać, co by było, gdyby tutaj się nie miało backfire'a, ten sobie przypomniałem. Dosłownie takie, wait a minute. Przecież tutaj nie da się nie mieć backfire'a. Mogę to... trochę dziwny... Nie mówię, że zły, ale taki nietypowy zabieg, że... jest miejsce... znaczy miejsce... jest... gra, w której zaczyna się takim żywiołowym... czy to biometalem, atakiem, pływieczem. Tutaj nie przejdę, jak rozumiem. No nie, bo to mnie odbija. Chyba, że ja się będę mógł cofnąć po minibosie, jednak idę, panie? Powiedziałbym, że z dedykacją dla Civica, ale backfire'a i tak normalnie używałem w tej walce. Backfire go, co ja mogę powiedzieć? Cześć dziecko. Spoko, czym się to ich. Dobra, tu nie przejdziemy. Dobra, to podobno ma być w drugiej strefie. Tutaj widzę, że mogę też pokombinować z Xenoforcem. Rośpek to nie Chronofos. Wow. Okej, to nie ma. Au. To mi zdaje więcej niż bym chciał. To dziękuję, że przeszedłem całą tę drogę dosłownie po nic. Okej, rozumiem. Co autor miał przez to na myśli? Boże, tego nie przewidziałem. Że to później ich animacje wstawania. Przydałaby się jakaś apteczka. Tak się zastanawiam, gdzie niby tutaj się tego tanka zbiera?
Chyba tutaj, jeżeli trzeba desperka. Do spark. Yep. Jest i tank. You got a sub tank. Yay. Jak już to jestem, to od razu ten. Stwierdzam, że nie szkoda mi kredek i Wolfa sobie odpala. Chyba będzie szybciej. Pogadasz? A, racja, bo to działa tak, że ja się mogę do tego wolfować, a nie od tego. Aj. Kiedyś się nauczę, że tak działa. To była chyba jedna z rzeczy, na które trochę narzekałem przy okazji tego world pointów, że one są w jedną stronę. Ale jak wiesz, że ma to jakiś tam sens, tak jak te różne rodzaje terminali w ZX1. Że były te, które pozwalały się teleportować w obie strony i te, które pozwalały tylko się do nich teleportować. I nie wiem, czy ze mną jest coś nie tak, ale nie potrafię nie słyszeć, jak Ash mówi take shower, kiedy stoi na 7. Prawdopodobnie to ze mną jest coś nie tak i proszę się to nie przejmować. Oh no. Ja słyszę jej to dość wyraźnie. A, ja teraz na przykład nic nie słyszałem. Nie! Dobra. Ja się stąd wydostanę. Albo i nie, bo najwyraźniej nie mogłem... What? Czemu nie mogłem skręcić po... What? Ha? Żądam wyjaśnień. Jebla idzie dostać tą grą czasem. Mam sporo pytań. Jeżeli pierwszym jest to, co osiągnąć, to chciałem wyjść po prostu z tej lokacji. Dobra, tutaj chyba muszę prosto w górę wyskoczyć. Jeżeli twoim drugim pytaniem jest, czemu nie zrobiłem tego, co teraz, ale wcześniej, to dopiero teraz sobie przypomniałem, że to jest przejście. A mi przy okazji zgarnąłem HP-ki, więc nie jest aż tak źle. Czemu ty bardziej się nawiał? To nie jest? To jak to zazwyczaj działa w tego typu grach? Bo takie mam wrażenie, szczerze mówiąc, że to jest dość normalne zachowanie zniszczalnych rzeczy w Mega Manach. Rozumiem, jakby się opuścił cały pokój. Te bloczki to traktowane jak przeciwnicy, a przeciwnicy się panują, jak to wyjdzie za ekran. Ja to tak widzę. No dobrze, to skoro już mamy tego tanka,
Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Wydaje mi się, że teraz więcej life upów i subtanków nie mogę zgarnąć. Jeszcze zaraz chyba skonsultuję z Wiki tak dla świętego spokoju. To jest to, to jest to. Nie widzę żadnej strefy, w której byłem, żeby ten, żeby mógł się tam dostać. I zgarnąć lepiej. Ale dobra, na razie mi odblokowali przejście w Tower of Vergil dalej, więc planuję. Pojebie mnie. Potrzebuję wyjaśnień. To mnie właśnie skrzywdziło. Da się przeteleportować? Ja nie mogę się teleportować do pokoju w kryptoterminale? Tylko muszą być tam specyficznie worldpointy aktywowane? A to wychodzi. No dobrze. Niech i tak wam będzie. To pójdziemy z buta. Nie, żeby było jakoś pisanie daleko. Biorąc pod uwagę, że w Tower of Vergil to było na właśnie na samym początku. A tam się przecież poblokowała nowa strefa. Tam chciałem się udać. Tutaj w prawo. Czyli pewnie tutaj bym musiał tego world pointa aktywować, żeby się dało przejść. Znaczy przejść, przeteleportować. Nie wiem, jak z jakiegoś powodu naturalnym mi się wydawało, że jak mamy taki pokój z terminalem, to możemy z niego się teleportować w obie strony. Okej, czyli musimy używać słabości na przyciskach. A i to mnie. A hej, czyli tu jest też przejście z Icefall. Czekaj, że to jest takie naturalne przejście po tym, jak mamy już trzy słabości. Tu będzie rośpark. Tutaj ognia trzeba użyć, bo to lodowy ten. Wiesz to? No tak. A i co to jest na górze, skoro jest przejście do leszperka? Zgadnę sobie amunicję, jak już tu jestem. Pewnie trzeba naładować, żeby było ognisk, znaczy elektryczne. Jup. Ej, ej. I tu coś jeszcze będzie, więc potrzebuję z powrotem bukwile.
Jako, że pod spodem widzę wodę, to pewnie będzie... Yep. O mój Boże. Nie lubię tego typu miejscówek, bo zawsze mam wrażenie, że ten ofos jest odrobinę za duży na to. Przyciski wyłączone. Backfire, more like badfire. Booty? Backfire pilnował booty? Przypadek? Nie sądzę. Pytanie. Czy ja po wyłączeniu przycisków mogę się wrócić i zapisać? No ja życie nie. I będę musiał to powtarzać. Ale. Dalej się nie zaszkodzi. A nie, są wyłączone. Bardzo miło z waszej strony, że pozwalacie na coś takiego. A coś planuje ich kompletnie zmasakrować. Okej, czy jesteśmy bardzo blisko tego, żeby nas wszystko wybuchło? I musimy zapobiec, żeby wszystko wybuchło. O mój Boże, nie umie trafiać. Żyćku? Nie pogadzę, Żyćku. Tylko pytanie, czy jak się do niego dostać sensownie? To wygląda jak miejsce, gdzie pewnie backfire. Albo Backfire, albo jeden z późniejszych pseudoroidów mógłby się sprawdzić. Backfire, jeżeli da się zniszczyć tej podłogę. Okej, czyli nie mogłem też się. Zostawcie mnie! A, tu jest Warpik. Na razie zostawi Warpika. Czy tu coś na górze? Proszę. Mam wrażenie, że w Mega Manach bardzo rzadko takie wskakiwanie na górę się sprawdza. Tak. Au. Tutaj jest tyle miejsc, gdzie widzę, że backfire dałoby się... Hold up. Okej, okay. Już myślałem, że to tank jest jakiś. I zacząłem kwestionować. Au. Muszę obezwać niestety. Rośpark, powiedzcie, że tutaj nie ma nic głupiego. Bagam, powiedzcie, że tu nie ma nic głupiego po drodze. Oczywiście, że jest. Okej, tutaj możemy spaść. Zawsze się boję spadać w takich miejscach, żeby się nie okazało, że spadałem prosto w jakąś bezdenną przepaść. O, baby. Włącz. Ty pewnie tylko pobiję obrywaca. Wow, kolego. Nie wiem, że ty mi zdajesz. Bebe.
Który model by się lepiej nadał? Backfire? Mam wrażenie, że Backfire ma częściej możliwość atakowania. Przez to, że jeden z tych przeciwników leci do góry. A, tak blisko stałem. Z drugiej strony nie jestem pewien, czy Backfire w ogóle zdaje obrażenia. Bo często gęsto jest tak, że jakiś żywioł może nie zadawać w danym momencie obrażeń, umrę. Nie zdążyłem nawet zmienić tego postaci. I nie mam tanka. Czy ja chcę gdzieś teraz tam mieć tanka, tylko dlatego, że mi boss sami naklepał? To bardzo poważne pytanie. Biorąc pod uwagę, co się stało. Tam był dysk, prawda? Tak. No dobrze, to jeszcze raz. Zastanawiam się, czy któryś biometal mógłby mi pomóc, znaczy któryś Aidens raczej, czy mógłby mi pomóc. Zgadnie? Nie, bo tak to mam wrażenie, że trochę mam ciężko, jeżeli chodzi o trafianie go. To jest to, jak on generalnie wysoko siedzi zazwyczaj. To był już giga ataku. No właśnie planuje. Tylko on musi gębę otworzyć chyba. Nie powiem, nie był on jakiś bardzo pomocny. Jezus, ile ten atak zdaje? Nie wiem, wydaje mi się, że Backfire byłby fajny, tylko nie jestem pewien, czy Backfire mu w ogóle zdaje obrażenia przez to, że ogień na ogień. I tak wiem, że rozwiązaniem wszystkich moich problemów jest nauczyć się go unikać, ale mam wrażenie, że nie jest to coś, co jest dla mnie oczywiste. Dlatego szukam na chwilę obecną innych szybkich rozwiązań. Apteczka! Nie! Apteczka mi się zmarnowała, goddammit. Na pewno jedną z opcji jest użycie Chronoforsa z wiadomych przyczyn. Ale tak to widzę głównie ten mój drugi atak jako opcję. On mnie stunuje. Tylko nawet tutaj nie jestem w stanie go trafić, to jest najgorsze.
ba. A? Okej. Okay. Jakoś poszło. Z wielkimi problemami, ale jakoś poszło. Mam ostatnie życie. Z tych orzeszek te bardzo mi się nie podobają. Data. Niestety nie wejdę do Daty. Hello. Chcesz może jakąś siateczkę zostawić o sobie? Nie? No dobrze. Tu nie wejdziemy, tutaj zasilanie. Nie jest gadne. Tu się jakieś śmieszne rzeczy rozpadnie robi to. Włączyłem zasilanie, czy to znaczy, że mogę wejść do pokoju nazwanego Data? God bless. God bless. Wiedziałem, że się będzie opłacać. Hello. Okej, okay, czyli... Muszę im jeszcze pomóc. Czy ja w każdym pokoju byłem? Czy ktoś były pozamykane? Otóż to. Dobra, to jeszcze pewnie piętro wyżej, piętro niżej. Ale nie, piętro niżej nic nie ma. Jestem pewien, że ten... O nie. Nienawidzę, kiedy Gami to robi. Przysięgam. Ja tylko chciałem tą apteczkę. Chwilę sobie tutaj posiedzę po farmie tego. Hapaki do tanka. Aby się przydał tutaj w cyber do cięcia tych kryształków. Gdybyśmy tylko mogli grać lepszym modelem, takim jak model Z. Dawaj tam jakieś tam na uruchomienie każdego worldpointa w grze. Jak tylko to powiedziałem, to przestali dopić dosłownie cokolwiek. Dobra, jeszcze... Jak teraz nie dopnie HP, to wychodzę. I nie wracam. O, 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 kolega wie. Ok, nie będę próbował? No bo ja mam nic do powiedzenia? Aha. Rozumiem. Czuję się celowany tym, co się stało. Dobra, to mogę wrócić zapisać. Po tym jak uratowałem chyba wszystkich. Strasznie dziwne uczucie móc zapisać serio tak po prostu w środku misji. Bo efektywnie jesteśmy na misji, jakby nie patrzeć. Dobra, i tutaj chyba boss będzie. Atlas.
Ej, słuchajcie, może użyję jego słabości w tej walce, co? Zasądnijcie o tym świetnym pomyśle. So you managed to stay alive, Mega Man Model A. Don't tell me you're here to help the Raiders. They're not even your allies. This is also part of what hunters do. Heroes show up just in time. Huh. You get some Mega Man power, and all of a sudden you think you're a hero. A masz ją w ogóle? Ale mamy każdy żywioł? The history of the world, the history of the war. And now the strongest of those who evolved as a product of war. A teraz ewidentnie jest bazowany na modelu F. A newly crowned king of Mega Men will soon spawn a new evolution. Mega Man's power is the strength to fight. Pożałuję by używanie tego. So you feed them to Model W? I'd say that's pretty barbaric progress. What would you know? You can't even comprehend. Właśnie powiem szczerze, boję się dość parka. No my mamy zapis, więc nie zaszkodzi spróbować raz. To pozwoli się, że coś na niego rzeczywiście zmienia. To nie wygląda dobrze, nie będę kłamał. To wygląda absolutnie paskudnie. Już nie będę próbował. Spróbowałem o jeden raz za dużo. Rush Park jest zbyt mało mobilny na walki z bossami IMO, żebym chciał próbować. Mi się jakoś udało, kind of. Ekole, to już nie. Czemu spadasz mi na głowę, kolego? Przestań spadać mi na łeb. A bym chciał przestać skakać prosto w pocisku przeciwniku. Chciałem powiedzieć, że zrobię to bez tanka. I jak zwykle nawet pomyślenie o tym się źle kończy. No well. Ewa. A, musisz się ogarnąć, bo ja widzę, że ja robię głupie błędy. To nie też tak to jakieś bardzo trudne do unikania. Okej, okay, po prostu... Mój bardzo głupi sposób ich nie unikam. Mogłeś się użyć specjala? Mogę zrobić dużo rzeczy, mam wrażenie, a nie zrobiłem żadnej z nich. Come on! Czy ja mogę przestać pokonywać bossów na jednym HP? Dobrze, zgadzam się. Jeśli twój jest jeszcze żyw, game. Of destiny the game. One day you'll regret finishing me off. Skopiowaliśmy dane modelu F. Ej, model F nie. What's happening? Model A. Czego nie robisz w tym motywie? Nie rozumiem. Jada, ewolucja, rewolucja, modele W, więcej modeli W.
modele W czekają, żeby się przebudzić, to zbierze wszystkie 7 modeli i będzie miał możliwość spełnienia jednego życzenia. Was that the data recorded on me that those sage guys were talking about? The data on the one who made Model W? And me? Are you okay, Model A? We'd better go help the others. Czy wszystko okej, modelu A? Nie. Jest wszystko, tylko nie okej. A, mówisz, że ja tego nie rozbiję? Ja tego nie rozbiję. Ja nie rozwalę. No, od razu lepiej. Czy możemy zrobić wam parę części doskonale? Teraz pytanie, czy możemy gdzieś zapisać. Bo bardzo bym chętnie zapisał. Zwyczajnie... Okej, okay, dobra. Literalnie ich nie pytał. Przysięgam, gdyby kazali mi zobaczyć się takich backfire'em losowo, to chyba by mnie pokurwiło. No dobra, to będzie dobry moment, żeby sobie na dzisiaj skończyć. Jakiś tam progres zrobiony, trochę wolniejszy niż bym chciał, ale jakoś to idzie. Zaraz tego, że święta się zbliżają, to w sobotę Adwenta nie będzie, a w przyszły poniedziałek będziemy kontynuować Adwenta. To będzie, daj, to jeszcze będę myślał w jakoś w dalszym czasie, ale na razie nie muszę myśleć. Ale dziś to było na tyle, dzięki wam za przybycie, trzymajcie się, po. Cześć.